Andrzej Łukowski, dzień dobry, witam. Pora na spotkanie z gościem, a dzisiaj Państwa gościem Grzegorz Gałązka, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panu. Proszę Państwa, dzisiaj przede wszystkim chcemy porozmawiać o takim wielkim międzynarodowym spotkaniu, które odbędzie się już niebawem, 24-25 września w Suwałkach, w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ale zanim to nastąpi, panie dyrektorze, chcę zapytać o kwestię związaną z finansowaniem Suwalskiego Szpitala. Znów słyszymy, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie zamierza płacić za to, co wykonacie jako szpital ponad limit i w związku z tym mogą zebrać się jakieś, nie wiem, małe, większe czarne chmury. Co się dzieje? Panie redaktorze, no dobrze, że pan poruszył ten temat. Słyszymy sprzeczne opinie, sprzeczne wypowiedzi różnych osób. Ja jednak chcę wierzyć, iż minister zdrowia RP jest odpowiedzialny za słowa i to, co pani minister wielokrotnie deklarowała, iż nadwykonania będą zapłacone, zostanie zrealizowane. Jak mogą czuć się w takim razie pacjenci? Pacjenci nie powinni się obawiać. Zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia szpital udzieli wymaganej pomocy. Natomiast jeżeli potwierdzi się ten czarny scenariusz, o którym pan mówi, a w którym ja nie chcę wierzyć do końca, wydłużą się kolejki do niektórych świadczeń, ale jeszcze raz podkreślam, iż pacjenci nie powinni się bać. Te kolejki to i tak są teraz bardzo długie. A w różnych specjalnościach te kolejki są dłuższe lub krótsze. Istotnie one wynikają z pewnych limitów, które NFZ wprowadza, wykupując usługi, i to skutkuje właśnie dłuższą lub krótszą kolejką. A najdłuższa kolejka do jakiego specjalisty u nas? No to jest zupełnie różnie, średnio około, w niektórych specjalnościach zupełnie bez kolejki można się dostać, bez skierowania, to jest 6 poradni, które przyjmują bez skierowania, być może kilka dni trzeba poczekać w momencie, kiedy kontrakt jest niewystarczający, natomiast mamy i sytuację, kiedy czeka się do 3 miesięcy. Poradnia okulistyczna, bez żadnych przeszkód swego czasu informowaliśmy. Poradnia okulistyczna, pacjenci mogą się zgłaszać bez skierowania. Poradnia okulistyczna przyjmuje w godzinach od 8 do 18. Wydaje mi się, że tutaj udało się rozszerzyć ten zakres usługi i godziny przyjmowania. Panie dyrektorze, to jest poradnia. Mówię cały czas o poradni okulistycznej na dość wysokim poziomie, bo ktoś kiedyś napisał, że tam jest tylko jakaś stara tablica i wskazówka. Nic więcej. A to nieprawda, panie redaktorze. Oczywiście poradnia musi być tak wyposażona, aby NFZ podpisał kontrakt. Nasza poradnia okulistyczna spełnia te wymagania. Natomiast niekoniecznie cały sprzęt musi stać w tym jednym pokoju. Jest cały szpital, są inne gabinety, gdzie potrzebny sprzęt jest dostępny. Jak również w tym zakresie szpital zakupił w ostatnim czasie bardzo specjalistyczne urządzenie wartości około 80 000 złotych. Także nie zgadzam się z tą opinią. Tak przy okazji chcę jeszcze na wstępie naszego spotkania zapytać o poradnię dziecięce. Przed chwilą dosłownie jedna z naszych słuchaczek zadzwoniła, poprosiła mnie, abym zapytał o ich przyszłość. Jak to jest z tymi poradniami? Rzeczywiście rodzice z Suwałk będą musieli jeździć aż do Białegostoku? To nie tak, że wszyscy rodzice z każdym dzieckiem będą musieli jeździć. Natomiast istotnie, czy poradnie dziecięce nie zostały zakontraktowane przez NFZ? Które? Ja to już tłumaczyłem wielokrotnie. A jakby personel zatrudniony w szpitalu cały czas, mówimy o lekarzach, cały czas pracują te osoby, a szpital złożył ofertę do NFZ-u, natomiast od stycznia tego roku
bardzo drastycznie wzrosły wymagania w stosunku do kwalifikacji osób i ci specjaliści, których my mamy, którzy chcą pracować, którzy chcą leczyć dzieci, jakby nie spełniają wymagań NFZ-u i to jest ten problem. A chcą się doszkolić, spełnić te wymagania? W przyszłości jest szansa, że będziemy mieli takich specjalistów, którzy spełnią te wymagania? Personel szpitala cały czas się szkoli. Natomiast tutaj to są tak bardzo wąskie specjalności, że no możemy mieć wątpliwości, czy się uda takie wąskie specjalizacje tutaj zagwarantować. Do takich spraw związanych z działalnością szpitala jeszcze dzisiaj wrócimy, ale teraz to, co zapowiadałem nie tak dawno, czyli dość duże międzynarodowe spotkanie, które odbędzie się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 24-25 września. To jest związane z takim polsko-litewskim projektem. No i pan chyba nie ukrywa, że to jeden z pana sukcesów, bo będą korzyści z tego tytułu. A panie redaktorze, ja myślę, że to jest sukces szpitala. Rzeczywiście w czwartek, w piątek Szpital Wojewódzki w Suwałkach organizuje międzynarodową konferencję. Jest to konferencja otwierająca projekt pod tytułem Rozwój współpracy infrastruktury medycznej w celu zapewnienia mieszkańcom obszaru, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom obszaru przygranicznego. Jest to program finansowany ze środków Unii Europejskiej, nad którym patronat honorowy objął marszałek województwa podlaskiego. Szpital w ramach tego programu realizuje inwestycje wartości około 4,5 miliona złotych, w tym milion euro ze środków Unii Europejskiej. I tak jak sam tytuł mówi, no, będzie to służyło poprawie jakości leczenia pacjentów, poprawie warunków pobytu. A konkretnie za te pieniądze zostanie zmodernizowany, wyposażony oddział chirurgii ogólnej. A co to daje pacjentom? Otóż będą leżeli w dwuosobowych salach. Każda z sal będzie miała węzeł sanitarny, będzie nowe wyposażenie oddziału, nowy sprzęt diagnostyczny i leczniczy i wydaje mi się, że to jest jeden z tych kroków, które mają służyć rozwojowi szpitala. A kiedy za te pieniążki unijne zaczniemy remontować te sale, kiedy zaczniemy wnosić nowy sprzęt? Program został zakwalifikowany kilka dni temu, to ja to rozumiem jako ostateczną decyzję Komitetu Sterującego i Sekretariatu Technicznego w Wilnie. Muszą trwać procedury administracyjne, czyli szukanie wykonawców, dostawców. Myślę, że jakby pierwsze roboty rozpoczną się w granicach około pół roku od naszej rozmowy. To spotkanie, dwudniowe spotkanie w Suwałkach jest częścią całego projektu. Czego możemy spodziewać się po tym spotkaniu? Konferencja wynika z wymogów programu i rzeczywiście trzeba taką konferencję przygotować. Są dwie konferencje, które realizujemy wspólnie z naszymi partnerami. Tutaj muszę powiedzieć, iż partnerami ze strony litewskiej są Szpital w Mariampolu i Szpital w Kalwarii. Oczywiście tylko dzięki tej współpracy, tylko dzięki temu, że potrafiliśmy się porozumieć, potrafiliśmy przygotować program, mamy szansę na pozyskanie tych środków, mamy szansę na poprawę warunków leczenia pacjentów i chcemy to zrobić. Ogromne ukłony dla partnerów ze strony litewskiej, dużo pracy. Chyba się pojawiają już efekty. Mariampol, Kalwaria, no mniejsze ośrodki niż Suwałki. Czy czegoś od Litwinów możemy się nauczyć? Panie redaktorze, program oprócz tych jakby przedsięwzięć, które będzie widać, czyli będzie odnowiony oddział chirurgii, naprawdę myślę, że to będzie oddział, gdzie każdemu gościowi z Europy będziemy mogli pokazać
zaproponować pomoc, nie będziemy musieli się tego wstydzić, czyli naprawdę oddział na poziomie europejskim, ale oprócz tych jakby rzeczy, które da się zobaczyć, jest wiele spotkań z Litwinami. Są w poszczególnych 6 specjalnościach wymiana doświadczeń. Ja myślę, że to będzie procentowało i dla jednej, i dla drugiej strony.